Ostatniej przegranej 3-1 z Francją, po kolejną przegraną 3-1 z Czechami. Wracamy po przedwie reprezentacyjnej, a ze mną moimi gośćmi są Dominik Stachowiak, Adam Zabodowski oraz Mikołaj Szubert. Chłopaki, opowiedzcie nam o poprzednich meczach. Co sądzicie? Pierwsze wrażenia? No Pierwsze wrażenia myślę, że niezbyt optymistyczne. Spodziewaliśmy się, myślę, że wszyscy się spodziewali, no minimum tych czterech punktów, bo jednak. No, trudny mecz, spodziewaliśmy się trudnego meczu z Czechami na wyjeździe. Tak naprawdę najtrudniejszy mecz w całych eliminacjach dostaliśmy od razu na początek. No ale jednak, już abstrahując od samego wyniku, no to styl w jakim ten wynik został osiągnięty, myślę, że no, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Linia obrony, która no, jednak w dość eksperymentalnym składzie została zestawiona. Myślę, że no zawiodła po całej linii te odległości między obrońcami naszej prezentacji a napastnikami, zawodnikami ofensywnymi drużyny czeskiej. No były bardzo duże i no widać było po prostu, że ta obrona nam się nie klei. Tak, jeśli chodzi o to spotkanie z Czechami, no to ono zostało zamknięte w pierwszych dwóch minutach i tak naprawdę tutaj Czesi wykorzystali te błędy, o których mówisz, o tych dużych odległościach między zawodnikami naszymi, a zawodnikami ofensywnymi drużyny czeskiej. No nie był to najlepszy debiut Fernando Santosza i to trzeba powiedzieć wprost, tyle że tutaj może nawet nie na samej osobie trenera się trzeba skupić, tylko na zawodnikach, którzy na boisko wybiegli, bo mam wrażenie, że w Pradze znowu zabrakło tego, o czym mówiliśmy wielokrotnie, czyli jakiejś pewności siebie, też pewności tego, że my potrafimy w ogóle grać w piłkę, kontrolując wynik meczu, kontrolując posiadanie piłki przez większość spotkania. Tego zabrakło na samym początku, już skreśliliśmy swoje szanse w tym meczu. No, i e, tak jak Mikołaj powiedział, eksperymentalna linia obrony. E, wystawiony chociażby karbownik z prawej strony, kasz, który musiał zejść po e, 9 minutach, wszedł za niego Robert Gumny, no i to też nie wyglądało zbyt dobrze. E, no i środek obrony, kiwior, który zagrał w tym sezonie 78 minut w Arsenalu, no to też nie jest zawodnik, który tak naprawdę powinien stanowić o sile reprezentacji polskiej. Jeśli nie grasz regularnie, no to nie masz czego szukać. Mam wrażenie, w pierwszym składzie kadry tak się stało, że, że kiwior wyszedł w tym meczu, wyszedł też w drugim meczu. Za tam się pokazał nieco lepiej, tak jak zresztą cała kadra. No i Jan Bednarek, który też wielokrotnie, niestety w kadrze, pokazywał, że często nie dojeżdża, i też no, te bramki w meczu z Czechami w dużej mierze na jego konto. No na pewno trzeba wspomnieć o tym, że Zieliński w tym meczu tak naprawdę grał czasami w pojedynkę. Był jedyną osobą, która jakby miała jakiś, jakikolwiek zapał do rozpoczęcia, inicjowania jakiegokolwiek ataku ofensywnego naszej drużyny, no bo... Koledzy się nie pokazywali, czy to tutaj musiał robić sobie kółeczkę i raz w tom raz w tom, i niestety no, nikt nie, jakoś nie chciał się wyjść na pozycję, no i to zaważyło też na tym, że po prostu tutaj jedna bramka została tylko strzelona i to tak naprawdę, no nie, nie oszukujmy się, po fartownym dość golu Damiana Szymańskiego, no bo no, ta bramka była tak naprawdę... No, dość, dość, dość przypadkowa. No, oczywiście asysta z Kurasia, wszystko fajnie. Ta, ta bramka i tak już nie miała żadnego znaczenia, nie oszukujmy się. No ale co by nie mówić, to no, występ naszej drużyny w tym meczu był dość tragiczny. Jak, jak, jak na debiut. No, no Nie był to najlepszy, wymarzony na pewno pierwszy mecz Fernando Szantosza. Yy, poprzednicy w roli selekcjonerów reprezentacji polskiej mieli trochę lepsze te debiuty, bo w sumie jeśli chodzi o Paulo Sousa, Michniewicze czy, czy Brzęczka, to zawsze kończyło się ten y, pierwszy mecz remisem. No, w tym wypadku była to porażka, która no, dość boleśnie oddziaływała na y, emocje i na naszych kibiców polskich. No to kto zawalił przy pierwszej bramce? Yy, myślę, że przekazanie krycia, bo. Yy, no... Po pierwsze, musisz wejść skoncentrowany w ten mecz. No jest 20 sekunda, dostajesz aut. Dostajesz Jeszcze Robert Lewandowski mówi o tym e, po meczu, że trener e, uczulał ich na, na te auty w, w wykonaniu drużyny czeskiej, a tak naprawdę no, pierwsza sytuacja i, i po dalekim wrzucie nawet bez, żadnej, żadnego rikoszetu, bez żadnego rikoszetu, bez żadnej odbijanki, po prostu bezpośrednie uderzenie wchodzi i Krejci z, z linii obrony w pole karne i tak naprawdę Linetty z Szymańskim, Linetty miał go na radarze, kiedy wbiegał w to pole karne, ale momentalnie odwrócił się i tak naprawdę nie wiem, czy, 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 czy odciął mu prąd, ale no tak naprawdę no myślę, że komunikacja i też takie skupienie, no bo no naprawdę nie możesz sobie dać wbić takiej, takiej bramki w no, najważniejszym meczu eliminacyjnym. Zobaczcie też, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy trener uczula naszych Dokładnie. piłkarzy na, na coś, co się może wydarzyć i możemy z tego stracić gola. Tak było przy okazji meczu ze Słowacją. Paulo Sousa uczula na kriniara, który jest groźny, przystaje w fragmentach gry. Rzut rożny, właściwie jeden z niewielu, które Słowacja miała w tym, tym spotkaniu i Szklinar strzela bramkę, bo ktoś traci, ktoś gubi krycie. To samo jeśli chodzi o skrzydłowego reprezentacji Słowacji wtedy Mak wchodzi ze skrzydła, było uczulane na to, nabija Szczęsnego, jest bramka i ten mecz też był do wyrzucenia, tak jak tutaj przekreśliliśmy to spotkanie e, właściwie no już na samym początku i no nie może być tak, jeśli przy wrzucie z autu mi się to przypomina od razu Stal z Lech Poznań, kiedy też z rzutów z autu Stal z Lechowi bramki aplikowała po dalekich wrzutach Petriego Forsela, ale mam wrażenie, że tutaj to było jeszcze bardziej absurdalne, bo to był sam początek spotkania i tak naprawdę z tego autu nie miało prawa się nic takiego wydarzyć i nie miało prawa się wydarzyć tak naprawdę przez e, te dwie minuty Minuty, to co się stało w Pradze, bo to był absurd, i mam wrażenie, że to sami nawet piłkarze mówili, że ten mecz był w ogóle wyjęty spod jakichkolwiek granic absurdu, przez to co się stało na samym początku. No i chyba pozostaje mieć nadzieję, że już się takie spotkanie nie powtórzy, przynajmniej przez długi czas, bo. Mam wrażenie, że my sami nie pamiętamy chyba takiego, czy, takiego obrotu wydarzeń na samym początku w meczu reprezentacji Polski. No na pewno mamy się pochwalić. Jedyne czym to chyba tym, że to był y, wpadł kolejny rekord, bo to najszybsza y, stracona nasza bramka w historii, także... Chociaż tutaj się poprawiliśmy w tym aspekcie. Ponosimy zwycięskie porażki, to możemy <grym> tak, też, porażka. też się <grym> chwalić takimi rekordami. <grym> no, no wiesz, no, reprezentacja jak reprezentacja. Tak? No, nie, nie każdy ma takie powody do dumy. Jak, jak w naszym przypadku to jest akurat dość, dość do dobry powód. No, no, ten mecz był Tragiczny oczywiście tak, no, druga bramka też padła tak naprawdę po błędzie Karolina Tego, który no, stracił piłkę w takim, mm, w takim jakby momencie boiska, w takim miejscu, które no niestety ale jest dość groźny i bardzo naraża nas na no, utratę bramki. No i później już tylko Jurasek pociągnął lewą stroną i tak naprawdę Mat Matikasz mógł tylko go oglądać i tam pomachać tam też, mu. Tam też sekwencja błędów nastąpiła, no bo Jan Bednarek mm -hmm. y no, wrzucił na konia tak naprawdę Linet tego, który był otoczony trzema rywalami. No, mieliśmy duże problemy z wyprowadzaniem, z wyprowadzaniem piłki, i coś takiego jak przy tym drugim golu no, nie może się wydarzyć. To powiedzcie, czego zabrakło przy tych dwóch bramkach? Zaangażowania, persony jakiejś, czego? Myślę, że to, co na początku powiedziałem, że my po prostu źle weszliśmy w ten mecz mentalnie, że tutaj coś po prostu jakby, mam wrażenie, że trochę nasi reprezentanci nie wyszli z szatni i my to też podkreślaliśmy, mam wrażenie, kilkukrotnie, rozmawiając nawet czy gdzieś między sobą, czy gdzieś yy, publikując cokolwiek w, w mediach społecznościowych, że reprezentacja Polski często w te mecze wchodzi bardzo niepewnie, bez pewności, bez wiary w siebie i to też zresztą też trochę chyba nawet podkreślił Fernando Santos mówiąc o tym, że przede wszystkim trzeba pracować nad mentalnością, yy, a potem nad aspektami piłkarskimi. I mam wrażenie, że tutaj aspektów piłkarskich nam nie brakuje, bo mamy zawodników, którzy w swoich klubach grają pierwsze skrzypce. Jest Piotr Zieliński, który w meczu z Czechami był jedynym tak naprawdę jasnym punktem naszej ofensywy. Jest Robert Lewandowski, który no niestety w reprezentacji zawodzi, zresztą w klubie też ostatnio nie wygląda to najlepiej. No ale to są zawodnicy z potencjałem piłkarskim naprawdę olbrzymim. To są zawodnicy, którzy w europejskich ligach przez wiele lat już grają i to samo. Powinno się przekładać na reprezentację. To nie są zawodnicy, którzy przyjeżdżają na kadry i oni nie potrafią grać w piłkę, że oni nie wiedzą, jak się gra w piłkę, trzeba ich ustawiać taktycznie, jakkolwiek. No tutaj zadaniem selekcjonera jest wybrać najlepszą możliwą jedenastkę i tak naprawdę tych niuansów taktycznych. Mam wrażenie, że często w kadrze jest niewiele, no bo na to nie ma czasu na zgrupowaniach. To są zawodnicy, którzy uczą się tych wszystkich automatyzmów, jak się zachować w danej strefie boiska u siebie w klubach i dlaczego oni tego nie przekładają na reprezentację, to już jest dobre pytanie, no ale. Wydaje mi się, że właśnie tego, tego dobrego wejścia w mecz przede wszystkim, przede wszystkim zabrakło, bo gdybyśmy my nie stracili tak absurdalnie dwóch szybkich bramek, to prawdopodobnie ten mecz by się zupełnie inaczej potoczył. Może byśmy nie wygrali tego meczu, może byśmy go nawet nie zremisowali, ale na pewno nie dostalibyśmy dwóch tak szybkich ciosów w późniejszej fazie meczu. No tak, no na pewno, ale jest tutaj kwestia trenera, jego debiutu i tego, że to jest jakby jego pierwszy faktyczny taki mecz, i też za dużo czasu nie oszukujmy się nie miał. No, no, trzy trzy, trzy sekcje, sesje treningowe to nie jest jakoś dużo czasu na to, żeby jakoś pracować z zawodnikami, których dopiero co poznał tak naprawdę wcześniej, mógł słyszeć o reprezentacji Polski. No, pewnie o Lewandowskim słyszał i o Zielińskim. No, mierzył może się z, się z nami na Mierzył się tak, no, ale, ale to czy, była zupełnie to inna. To kadra, to było też 7 lat temu, także to już trochę czasu minęło. Nasz zespół się zmienił, on też pewnie już jakby no, jedyne, co kojarzy z tego meczu, to to, że wygrali. Zapewne więc jakby musiał tych piłkarzy poznać przede wszystkim, nadal musi ich poznać, bo nie oszukał. Myśl, ale to jest za mało czasu, żeby tutaj jakoś tak dobrze go ocenić, no bo ja bym go nie winił za ten mecz, zdecydowanie. To, co on miał zrobić, to wydaje mi się, że zrobił. To, że straciliśmy dwie bramki w dwie minuty, to nie jest wina trenera. To jest wina po prostu tego, że nie byliśmy skupieni, że nie byliśmy... Nie, no, oczywiście, nie weszliśmy odpowiednio w mecz i zabrakło y, tego, tej mentalności przede wszystkim. Bo no oczywiście, podnieść się po takich dwóch czasach nie jest łatwo i mało która drużyna potrafi to zrobić. No, Real Madryt na przykład potrafi, ale no, my nie jesteśmy Realem Madryt, my jesteśmy reprezentacją Polski i tutaj niestety takie rzeczy jak mentalność i ta Taka wola walki no, nie są naszą mocną stroną. Oczywiście nad tym trzeba popracować, bo no, Robert Lewandowski jako kapitan ma wrażenie, że czasami jednak nie spełnia tej swojej roli i nie bierze za barki naszych piłkarzy i nie mówi im, chłopaki, musimy coś zrobić. No, tak to na razie jeszcze nie wygląda. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo no, kiedyś, kiedyś było inaczej, no, nie oszukujmy się, ale mieliśmy lepszych kapitanów. Ale tu jeszcze, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, za braku moim zdaniem doświadczenia i takiej, takiej prostoty często w, w tyłach, takiego spokoju, który często zapewnia nam Kamil Glik, który mm, no, oczywiście nie pojawił się na tym zgrupowaniu, w jego buty też wszedł trochę Bartosz Salamon w tym drugim meczu z Albanią, ale wracając do tego pierwszego meczu, to był mecz, gdzie my graliśmy bez Kamila Glika, bez Bartosza Baryszyńskiego, bez Grzegorza Krychowiaka, już abstrahując od formy i przydatności ich w reprezentacji, to pierwszy raz, taka stu... ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w meczu z Węgrami dwa lata temu na koniec eliminacji. Więc mam wrażenie, że to też było widoczne, że po prostu brakowało w pewnych momentach prostego wybicia, które czasem zapewnia właśnie Kamil Glik, jakiegoś krzyknięcia, po prostu kogoś z lepszym mentalem, który po prostu pociągnąłby tą drużynę, bo przy... Pie po pierwszej bramce, po tej pierwszej straconej bramce, bo e, no, może wtedy nie doszłoby do kolejnych, kolejnych sekwencji błędów i konsekwencji do straty kolejnych bramek. No ja myślę, że my jesteśmy zgodni, że zmiana pokoleniowa jest potrzebna. To o czym wspomniałeś, że ta przydatność czy Krychowiaka, czy Glika, czy Berczyńskiego w reprezentacji, no to też jest temat na inną dyskusję. Natomiast e, faktycznie no, brakowało pewności i brakowało takiego spokoju po prostu gdzieś podjęcia tej decyzji. Szybko, w odpowiednim momencie, ale też z należytą rozwagą i to zawsze zapewniał Kamil Glik, bo on to zapewniał nawet w meczach na Mistrzostwach Świata, gdzie no nie mogliśmy się jakoś bardzo cieszyć ładnym stylem gry, no ale Glik zawsze gdzieś w odpowiednim miejscu w obronie się znajdował, więc tutaj jak najbardziej. Jak najbardziej zgoda. Adam jeszcze powiedział o Robercie Lewandowskim yy, i o tym, że brakuje krzyknięcia, chłopaki, musimy coś zrobić. Ja właśnie mam wrażenie, że tu jest bardziej krzyknięcie, chłopaki, musicie coś zrobić, yy, bo widzieliśmy to wielokrotnie, gdzie Robert Lewandowski chodzi obrażony po boisku, gdzieś yy, macha ręka, rękoma w kierunku swoich kolegów. No, to nie jest, nie jest postawa kapitana zespołu, który musi się dźwignąć w tak trudnym momencie, jak, jak ten w Pradze, więc zgodzę się z tym, że kapitanów mieliśmy lepszych w XXI wieku, chociażby nawet ten ostatni, którym był Kuba Błaszczykowski, no to kiedy coś było nie tak, no to jednak brał to na siebie i na całą drużynę, kiedy trzeba było wyjść po Euro 2012 do kibiców i powiedzieć, że zepsuliśmy ten turniej, zagraliśmy tragicznie, no to on to po prostu zrobił, a Robert Lewandowski, mam wrażenie, często szuka wytłumaczenia nie w samym sobie, a w trenerze, w kolegach z drużyny, a gdzieś nie widzi często sam tego, że Często wyglądamy z nim na boisku tak, jakbyśmy grali jednego zawodnika mniej, bo mówi się o tym, że on absorbuje uwagę wielu zawodników e, drużyny przeciwnej. Oczywiście oni się będą na nim skupiać, bo to jest jeden z najlepszych strzelców e, w Europie w ostatnich latach. Natomiast e, no nie może być też takiej sytuacji, że napastnik Barcelony wygląda gorzej na zgrupowaniach reprezentacji niż, na, niż zawodnik Charlotte FC Karol Świderski, bo e, jemu akurat zaangażowania, czy też znalezienia się w dobrym momencie na boisku odmówić nie możemy, a tych dobrych momentów Lewandowskiego w meczu z Czechami i z Albanią możemy na palcach jednej ręki policzyć. No Lewy nie jest ostatnio w formie, co widać i nie tylko w reprezentacji, tylko też w klubie, no nie radzi sobie ostatnio, po mundialu tak naprawdę, od mundialu zaczął po prostu grać piach, można jednym słowem powiedzieć, tak tutaj paradoksalnie, no bo jednak był kluczowym zawodnikiem i to reprezentacji, i to Bayernu Monachium, tak, proszę do Barcelony na początku też był jej kluczowym elementem i takim fundamentem tej gry, po mundialu to się jakoś wszystko obróciło i ten Robert Lewandowski już nie jest tym samym strzelcem, którym był, no i strzelił no bardzo mało bramek w porównaniu do tego, ile strzelił przez te trzy miesiące do Mistrzostw Świata. To też jest oczywiście właśnie pewien, ten brakujący element naszej gry, no bo jednak mając takiego napastnika, trzeba z niego korzystać. I Tylko, że problem właśnie polega na tym, że na razie, no, lewy jest pod formą, i Fernando Santos jeszcze nie ma za bardzo pomysłu też, jak go odpowiednio wykorzystać, nawet tak jest właśnie w trochę gorszej dyspozycji. Też ogólnie wydaje mi się, że Czesi nie, nie zagrali aż tak wybitnego meczu. Oni po prostu zagrali prosty futbol, prosty, dokładny, schematyczny futbol. I to podziałało. Pokazali po prostu nam grać, jak, jak grać łatwą piłkę, prostą piłkę, taką, która przynosi efekty. No i jakby pierwsza bramka to jest no, dosłownie. Aut po prostu, Rzuca, rzuc z autu w pole karne. No nic, nic szczególnego. Tak druga to jest po prostu szybka, szybkie odzyskanie piłki, wrzutka w pole karne. A trzecia to w ogóle już nie, nawet nie wspomnę, bo to co tam zrobiła nasza obrona, ja, ja nie wiem, naprawdę ja nie wiem kto, kto zgubił to krycie, bo tam każdy zgubił krycie. Ja nie wiem, jak może kral mieć 10 metrów w wolnej przestrzeni, nikt do niego nie dobiega. On jeszcze przeminął się, przemknął jakoś w korytarzem pomiędzy naszymi zawodnikami na skrzydło i dostał podanie. Miał 5 metrów stąd, 5 metrów stąd, nikt go, nie, nikt go nie atakował, nikt go nie krył, mógł zrobić sobie wszystko. Mógł sobie przełożyć na lewą nogę, na prawą nogę. Oczywiście podał i, i, i zakończyło się to trafieniem. Ale no, taka sytuacja nie może mieć miejsca i to tylko pokazuje, że po prostu Czesi no, y, po prostu wykorzystali to, że my nie byliśmy za bardzo ogarnięci taktycznie w tym meczu. A gdybyście mieli możliwość cofnięcia się w czasie? i stanięcia w butach Szantosa. Co byście zmienili przed meczem z Czechami? To jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że to co powiedzieliśmy na samym początku, obrona i Jakub Kiwior, który nie gra regularnie w Arsenalu. Nie grasz, mhm. regularnie, nie grasz regularnie, nie idziesz na, na kadrę, więc no tutaj na pewno to był duży problem i musimy nad tym pracować. Więc ja bym wymienił Jakuba Kiviora no, na Bartka Salamona, co zrobiliśmy w meczu z Albanią i wyszło nam na bardzo, bardzo dobre. Przechodzimy do meczu z Albanią równie ciekawego, mam, mam nadzieję. Co sądzicie? Nie no, wiem. Na pewno na pewno to spotkanie dużo lepsze w naszym wykonaniu, niż ten z Czechami i to trzeba powiedzieć, że może nie był to wybitny mecz w wykonaniu reprezentacji Polski, był to raczej nudny futbol. No ale okraszony tym jednym golem Karola Swiderskiego, który znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak jak zresztą to robił wielokrotnie w reprezentacji Polski, myślę, że w na plus na pewno można wyróżnić tutaj. E, Nikolę Zalewskiego za pierwszą połowę szczególnie zagra, zagra do przodu. No ale Bartek Salamon. tak Bartek Salamon, który przez cały mecz e, gdzieś te piłki rozsyłał czy na skrzydła, czy gdzieś do środka pola. My to znamy z Ekstraklasy, Znamy to z Lecha Poznań, znamy to z europejskich pucharów. Bartek Salamon jest, e, mam wrażenie, wszedł w buty Kamila Glika. To czego nie potrafi zrobić Bednarek, to czego nie potrafi zrobić Kiwior w meczu z Czechami. No i Jakub Kiwior zagrał w tym spotkaniu, często grają z lewego obrońcę. No i też nie wyglądało to jakoś bardzo, bardzo dobrze. Mam wrażenie, że jak wróci do regularnej gry, o ile wróci, bo tutaj chyba jakiegoś wypożyczenia trzeba będzie szukać z Arsenalu, bo to jednak jest zespół kroczący pewnie po mistrzostwo Anglii z mocnymi środkowymi obrońcami. Natomiast no tutaj nie wyglądało to jakoś... Bardzo, bardzo dobrze, natomiast no na pewno lepiej niż w meczu z Czechami, no ale też my z Albanią zagraliśmy defensywny futbol, nie zagraliśmy futbolu ofensywnego i to też może martwić się z jednej strony, no bo zawsze gdzieś z Albanią dużo goli strzelaliśmy, ale mam wrażenie, że też często wynik był dużo lepszy niż gra w spotkaniach z Albanią i tak też było tym razem. No też widać było, że nasi zawodnicy boją się jakoś odważniej wejść w ten mecz. Boją się, żeby nie przytrafiła się taka sytuacja jak w meczu z Czechami, kiedy na początku tracimy dwa gole. Widać było, że zaczęli bardzo ostrożnie i tak naprawdę przez pierwsze parę minut skupili się na utrzymywaniu przy piłce. No, na szczęście w miarę postępu w tym meczu jakoś to wyglądało. Nie było to jakieś super przekonujące zwycięstwo, ale myślę, że no, mimo wszystko możemy pochwalić naszą reprezentację za. No Za to odwrócenie, powiedzmy, tego mentala, że jednak po no takim no, tragicznym, o czym już mówiliśmy, meczu z Czechami, potrafili się podnieść i mimo że nie było to przekonujące zwycięstwo, no to jednak zwycięstwo i to w końcowym rozrachunku będzie najważniejsze. Jeśli chodzi o personalia tego meczu z Albanią, to ja bym jeszcze pochwalił Jakuba Kamińskiego, który naprawdę widać było, że, że chce ciągnąć tą drużynę z przodu, oddawał. Chyba z takie z trzy, dwa na pewno groźne strzały, ale możliwe, że nawet więcej. I po jednym padł gol, tak? Tak, po jednym padł gol. E, no, widać było po prostu, że, że chce grać w piłkę, czego e, no, brakowało na przykład w meczu z Czechami, kiedy na, tylko Piotr Zieliński tak naprawdę e, próbował, e, próbował coś zrobić. Także no, e, myślę, że Kamyk bardzo na plus. Jakie no. widzicie różnice w podejściu taktycznym Fernando Szantosa? A Miśniwicza. No, przede wszystkim to. A, a miśniwicza, tak. No, tutaj, no, na pewno się zmieniło to, że y, trochę. No nie wiem, czy, no, czy na pewno bardziej to wyglądało ofensywnie niż y, w przypadku Czes y, pana Czesława. No, był to zdecydowanie inny futbol, y, ale no, w rozrachunku takim końcowym no, nie przyniósł aż takich efektów ofensywnych, jakie byśmy mogli oczekiwać od meczu z Albanią. No nie oszukujmy się, oczywiście fajnie, wygraliśmy, trzy punkty są. Ale gdybyśmy nie zdobyli tutaj w tym meczu trzech punktów, to naprawdę nie wiem, co z naszą grą byłoby nie tak. No bo z Albanią zremisować albo przegrać u siebie na własnym stadionie po takiej porażce z Czechami, po takiej kompromitacji w Pradze, no to byłoby dramat. I tak naprawdę. No oni prawda... pojechali do Kiszyniowa i zremisowali no, tak. z Mołdawią. No też to jest... oczywiście. To pokazuje też poziom naszej grupy. No, tutaj teraz już chyba tylko komplet punktów nas zadowoli. No bo no nie widzę w sytuacji, w której z Mołdawią czy z, czy z Wyspami Owczymi wyjedziemy z, no, <laughs> podniesionymi, czy znaczy w, w dół głowami. Tak? Teraz no. my z nimi gramy, więc się przekonamy. A teraz teraz tak, się przekonamy. No, jeśli chodzi o te kwestie taktyczne, też mam wrażenie, że po tym pierwszym zgrupowaniu to ciężko jest tak. nie, już hmm. nie oceniać. Nie też, tak. też jeszcze nie było takiego czasu, Adam powiedział, trzy jednostki treningowe przed tym pierwszym spotkaniem z Czechami, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Fernando Santos sam na konferencjach prasowych po każdym meczu znajduje jakiś element, który jest do poprawy i nad którym trzeba w następnej kolejności pracować, i to w tym wszystkim jest najważniejsze, że yy, po prostu no będziemy te kadrę Fernando Santosza poznawać ze zgrupowania na zgrupowanie. Oni obserwują prawie 100 zawodników, i to się na pewno jeszcze będzie zmieniać. To tak na koniec. Chciałbym usłyszeć wasze predykcje na następne mecze do na prezentacji. Hmm. No, jestem ciekawy w ogóle, czy, czy tam będzie jakiś mecz towarzyski, bo jeszcze nic nie jest zaplanowane, bo w następnej przerwie reprezentacyjnej mamy mecz z Mołdawią i na razie oprócz tego e, cisza, no, myślę, że tutaj nie będę odkrywczy, no, tylko trzy punkty i bardzo przekonujące zwycięstwo. Natomiast oprócz wyniku to ja jestem też ciekawy powołań, bo myślę, że po tym jak Bartek Salamoń zaprezentował się z dobrej strony, to Fernando Santos może się otworzyć na powołania z Ekstraklasy i powołać na przykład Radka Murawskiego. Radka Murawskiego, Majka Nawrockiego z Legii też, też można powołać wobec tych problemów w środku obrony, także no ja się przychylę do tego, co, co Mikołaj powiedział, trzy punkty i, i może jakaś nowa twarz w reprezentacji faktycznie, może z boisk e, ekstraklasowych, no bo wydaje się, że stamtąd będziemy jeszcze szukać, że będzie szukać Fernando Santos, także no zobaczymy. Radek Murawski na pewno też też fajna opcja do środka pola, no i zobaczymy, czy Ben Lederman chociaż minutę w tej kadrze Fernando Santosza zagra. No to, co mówił Fernando Santos, czyli po prostu mówił, już tak, że o tym, że ekstraklasa jest faktycznie taką mocną ligą. Oczywiście można to ubrać w jakiś cudzysłów, ale jest to pewnego rodzaju komplement do naszych piłkarzy, którzy grają w rodzimej lidze i faktycznie może, może będzie powołało więcej zawodników z tej naszej tutaj rodzinnej ekstraklasy, co oczywiście no, po występie Bartosza Salamona można stwierdzić, że to jest jak, na, na, jak najbardziej dobry pomysł. Tak samo Michał Skórysz chociażby, To też się dobrze zaprezentował. Zobaczymy, co będzie w czerwcu. Mamy też nadzieję oczywiście na to, że te no, treningi przynoszą, przynoszą więcej efektów i w końcu naświetli się ten, jakby styl naszej reprezentacji, bo po trzech treningach, no jednak to jest nie, niemożliwe, żeby ten jakiś styl wypracować. A na pewno na zgrupowaniu w czerwcu będziemy mieć więcej czasu, będzie więcej jednostek treningowych, więc Fernando też mamy nadzieję, że trochę tutaj jakoś rozbudzi tę reprezentację. No, i w tym miejscu stawiamy kropkę, ze mną byli. Dominik Stachowiak, dzięki. Adam Zaborowski, dziękuję bardzo. Mikołaj, bardzo dzięki. Dziękuję ślicznie i zapraszam na nasze inne wywiady. W Flashu Sport oraz na nadchodzący materiał Dominika. Ze mną byli właśnie znakomici eksperci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.